8 minut po godzinie 13. Wyszliśmy ponad Rabkę Zdrój. Idziemy sobie na Luboń Wielki. Późno dzisiaj wyjechaliśmy z Łodzi. Docelowo jedziemy w Beskid Sądecki. Jednak tam będziemy wędrować jutro. Trzymamy się teraz żółtego szlaku. Plan mieliśmy, żeby zaczynać od zielonego i żółtym i niebieskim schodzić. Jednak w związku z problemami parkingowymi, których można było się spodziewać o tej porze, ruszyliśmy niebieskim. Przed szczytem odbijemy na żółty, a schodzić będziemy chcieli zielonym. Zobaczymy, jak to wszystko czasowo będzie wyglądać. Minut do godziny 14. 3 km za nami. Szczyt z wieżą widoczny przed nami. To jest właśnie Luboń Wielki. Ciągle niebieski szlak. Prawie 8 km za nami. Zostało do Lubonia z 600 metrów. I 100 metrów przewyższenia. Za chwilę dobijemy do skrzyżowania z zielonym szlakiem i tymi dwoma szlakami wejdziemy na szczyt. Podejście niebieskim szlakiem od dłuższego czasu bardzo strome. 8 km trasy. Niecałe 500 metrów do szczytu. Ostatnie metry, widać już budynek schroniska, godzina 16:30. Kilka minut po 17:00 schodzimy już ze szczytu Lubonia Wielkiego. Przeszliśmy 9 km 200 metrów, niecałe 8 km do parkingu przy kościele w Rabce Zdrój. Schodzimy teraz zielonym szlakiem. Bardzo fajna pogoda, bardzo fajny dzień w górach. Końcówka była dość ciężka, jak podchodziliśmy, brakowało nam mocy i energii. Natomiast chwilka odpoczynku na szczycie przy schronisku spowodowała, że znowu jesteśmy pełni energii i wigoru. 9,5 km za nami. Dochodzi 20 minut po 17:00. Schodzimy do Rabki Zdrój zielonym szlakiem. km za nami, 2 minuty do wpół do 18:00. Jak na razie ten szlak jest zdecydowanie lepszy niż ten niebieski, którym podchodziliśmy. Mniej błota, mniej różnych kamieni. Minut po godzinie 18:00, niecałe 13 km za nami.
równo 6 godzin marszu za nami. Idziemy zielonym szlakiem wzdłuż rzeki Raba. Do samochodu zostało nam około 3,5 km. 10 minut po 19. Zielony szlak, miejscowość Rabka Zdrój. Kilometr do samochodu. Prawie 17 km za nami. Godzina 19.30. Kończymy dzisiejszą wędrówkę w Beskidzie Wyspowym. Dystans, jaki pokonaliśmy, to ponad 18 km, 740 metrów przewyższenia. Czas, jaki nam tu zajęło, to niecałe 7 godzin z przerwami na filmowanie, podziwianie widoków, latanie dronem. Bardzo fajny dzień w górach. Wtorek, 2 maja, godzina 7.30. Startujemy czerwonym szlakiem z parkingu na Obidzy. Idziemy na Radziejową. Prognozy mówią, że dzisiaj ma popadać. Łowcy burz dla regionu Małopolska opisywali wczoraj, że możliwe są też burze dzisiaj w Małopolsce. Będziemy na bieżąco śledzić pogodę. Jeżeli chodzi o deszcz, to jesteśmy zabezpieczeni. Deszcz nam nie groźny, jednak burzy chcielibyśmy uniknąć. I pokazały się Taterki. Piękne widoki, tam między tymi drzewami pięknie widać Tatry, które było jeszcze pięknie widać na poprzednim ujęciu. Odbiliśmy w prawo, zmieniamy kolor szlaku z czerwonego na niebieski. Później dojdziemy do kolejnego czerwonego, w którym wejdziemy na Radziejową. Na razie te podejścia nie są strome. Poza samym początkiem, po tych płytach betonowych, no tutaj widać, że już będzie stromiej. Gdzieś w końcu trzeba tą wysokość zdobywać. Po lewej stronie szlaku, między drzewami, pięknie widoczne Tatry. Ciągle idziemy niebieskim szlakiem. Mały rogacz. 3 minuty do wpół do 10. 4 km ponad przeszliśmy, niecałe 2 km do Radziejowej i niecałe 180 metrów przewyższenia. Km za nami, zbliżamy się do przełęczy Żłobki. Po lewej stronie, tutaj między drzewami, przebijają się Tatry. Świetny szlak, bardzo piękny. Pięknie widać pasmo Tatr. Tam między drzewami majaczą trzy korony. Przed nami Radziejowa. Nad drzewami, tutaj gdzie pokazuję palcem, wystaje dach wieży widokowej. Tam idziemy.
15 minut po godzinie 10. 5 km 700 metrów za nami. Schodzimy z Radziejowej, za 15.11, przed nami genialne widoki, bardzo nasilił się wiatr, trochę powalonych drzew na szlaku. Zaczęło paskudnie wiać, coraz więcej chmur, trzy korony. Prawie 9 km za nami, 3 km jeszcze przed nami. Aktualna wysokość to 1044 metry. Schodzimy niebieskim szlakiem do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym i dalej czerwonym będziemy schodzić już do Obidzy na parking, na którym mamy samochód. Rano ładnie były widoczne tam Tatry. Dziesięć i pół kilometra za nami. Schodzimy już do Obidzy. Zaczyna się droga z betonowych płyt. Niewiele ponad kilometr został nam do samochodu. Ostatni kilometr zejścia do samochodu. Piękny widok. Już widać parking. Ostatnie metry. Ciągle strome zejście. Zrobiliśmy niecałe 12 km i 575 metrów przewyższenia. Czas wędrówki niecałe 5 godzin 30 minut. Bardzo widokowa trasa, szczególnie rano. Bardzo widoczne Tatry.